Siemanko, z tej strony Jax i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Star Wars Jedi, Upadły Zakon, Fallen Order, jak kto woli. I tak, ostatnim razem zakończyliśmy tutaj. Widzisz ten niszczyciel? To Venator. W środku mogą być przydatne informacje. Dostanę się tam. No i właśnie, zakończyliśmy w tym miejscu. Musimy się teraz dostać do Venatora, czyli do tego statku, albo raczej do tego, co z niego zostało. No i zobaczymy. Myślę, że tam na pewno będzie coś ciekawego. Tutaj widzę, że jest sporo takich dość nieprzyjaznych potworków. Hej, Gris, zajęty? No, próbowałem obejrzeć... Wiesz co, nie jestem zajęty, nigdy. Więc trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie wiatr dał się tutaj we znaki. Ej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował. Przecież lepszych ode mnie nie ma. No, tak, no wiadomo. Chciałem powiedzieć dzięki. Wiesz, no... Nie ma za to, młody, ale... Muszę lecieć. Mam sprawę, więc... Na razie. Co to za miejsce? Czy ja w ogóle tutaj powinienem... O kurde. Czy ja tu powinienem być w ogóle? Idziemy, Bidi. Ale to chyba jest wszystko wyłączone, tak mi się wydaje. Czy ja się tutaj mogę dostać jakkolwiek? Kurde, chciałbym, ale żeby tam wejść, muszę chyba najpierw uruchomić tę maszynę. A nie mam tutaj chyba za bardzo takiej możliwości. Ty mały droniu. Okej, kozak. Kurde, to tak... Ej, byłem przekonany, że mnie dziabnie, no nie? Okej, spróbuj. Dobra, 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 dobra. I gitara. W sumie dość szybko to rozgryzłem. Nie spodziewałem się, że tak szybko mi to... Tak szybko mi to pójdzie. 3 esencji zdrowia mamy już. Fantastycznie. Dobra. Żyćko powiększone. Powiększony pasek zdrowia. Także lecimy dalej. Ła. No kurde, przecież miałem blok, cholera jasna. No i świetnie. Kurde, więcej was nie było? Ja pierdykam. Dobra, olać ich, bo oni chyba będą teraz respili tutaj, mam wrażenie. A na nic nam to nie jest potrzebne, tak na dobrą sprawę. To nie wiem, mam iść na górę czy na dół? Wow, chyba na górę. Tak, zgaduję. Sonda szpiegowska. Obserwują nas. Ła, dobra. Okej. No tego się nie spodziewałem, szczerze. Chociaż chyba powinienem. Dobra, jak ja mam się udać na górę? Ktoś mi to wyjaśni? Po tym? No chyba tak nie do końca. Chyba raczej nie doskoczę, co nie? No nie ma bata, żebym doskoczył. No muszę się udać na górę. A no chyba, że tędy. W sumie tak też można. Dobra, dawaj szybko, chłopie, bo tracisz mój czas tylko. Okej, nie tym razem, chłopie. Nie tym razem. Przetnij, ale nie spadnij, błagam cię. Okej, co nam to dało? Aha.
Tutaj jest skrzynia, tylko kurde. Wiecie co? Olejemy ją. Chyba będę leciał bardziej pod fabułę. Bo kurde. No wiecie, ja też nie lubię, jak się coś. Jak się nic nie dzieje, no nie? Ja się tak będę chciał potryhardować sobie w tej gierce, w sensie. Będę chciał wszystko odkryć i tak dalej. No nie dam rady go zabić w taki sposób. Wiecie, jak będę chciał kiedyś pozwiedzać wszystko i wszystko odblokować, no to wtedy po prostu będę zwiedzał. A teraz póki co, gdy tego nie muszę robić, no to myślę, że nie ma takiej potrzeby. No dawajcie. Okej, super. Szkoda, że tak mało PD się za niej dostaje. Bo w sumie jak na przeciwników to są dość trudni, w sensie wymagają dużą ilość czasu, a nim za bardzo nie dysponuje niestety. No ale wiecie, no nie można mieć wszystkiego. Okej, kolejna esencja zrobię. Dowódca zginął od świetlnego miecza. Okej, spoko. Otwórz to z BD, bo wiem, że potrafisz, chłopie. Albo nie? Nie no, musisz. Musisz dać radę, no kurde, come on. Ej, BD! Nie to. Kurde, BD się zbuntował, no nie? Ja pierdzielę. Jeszcze ty brutuj się przeciwko mnie. No dawaj, otwieraj ten panel. No BD, come on. Jak zejdę na dół, to raczej nic mi to nie da, prawda? Poczekajcie. Może ja muszę iść na dół jednak? Nie mogę iść na dół, generalnie. No to muszę tędy, BD-8, no. Wake up, chłopie. Wake up. Ty, na Beskidu gra mi się zbugowała, ja pierdzielę. Tego mi jeszcze brakowało. No BD, come on. Ej, no ja nie wiem, czy ja coś robię nie tak, czy o co tu chodzi? No BD zdecydowanie nie chce mi w tym pomóc. Nie wejdę na górę, także... Okej, widzimy się, kiedy to rozwiążę. Nie mam pojęcia, co zrobić. No coś się zbugowało, ja pierdykam. Dobra, spędziemy za minutkę. No hit, po prostu hit. Autentycznie BD mi się zbugował. Na tyle, że kurde... Musiałem w zasadzie cały odcinek, znaczy wszystko to, co zrobiłem w tym odcinku, musiałem zrobić jeszcze raz, bo nie było nigdzie wcześniej żadnego checkpointu. I po prostu myślałem, że się tutaj załamie, naprawdę. Powiem wam, że ta gierka mnie tak momentami męczy, no nie? I nie chodzi mi tutaj o poziom gry, tylko jakby o poziom zbugowania niektórych miejsc, no nie? To jest po prostu hicior. Nie wszystko działa, już BD-8 działa i to, co dla was trwało 9 minut, dla mnie trwało ponad pół godziny. Bo próbowałem znaleźć różne rozwiązania tego problemu, no ale nic nie wyszło, musiałem zrestartować po prostu grę i... Myślałem, że to przez kuchnię Griza. I zacząć tak naprawdę odcinek na nowo, tak na dobrą sprawę, bo musiałem wszystko zrobić od nowa. Gorzej się czuję. To na pewno nic dobrego. Jeszcze kalczy jakiś stresik. Brzuszek go boli. Kurde, jest Jedi i narzeka na ból brzucha, no nie.
Zrobimy sobie odpoczyneczek króciutki. No i zobacz, muszę się udać naprzeciwko mnie, coś powinno być. No i jest faktycznie, tylko jak się tam dostać teraz? A, tutaj BD, od razu patrzcie, od razu, kurde chłop. Musisz to przeciążyć, BD. A, dobra. Aha, okej. Okay. Teraz od razu się BD rwie do roboty, a wcześniej to kurde za Chiny nie chciał podejść do tego urządzenia. Zresztą sami widzieliście, także... Nie, muszę iść tędy, prawda? Mhm, tu są dwa droidy. O nie, to są te paskudne droidy, dobra. No to jazda. Jedi, zachować ostrożność! Nie masz racji bytu. Tak, masz racji bytu. Jesteś niekompetentny. Ty jesteś kupą złomu, ała. Unik. Potwierdzono uraz po trafieniu. Kurde. Chłop nie chciał przytulić. Twoje szanse na przeżycie są niskie. Cicho tam, ała. Tam jesteś bardzo niski. No i leżysz, chłopie. Ulepszonko? Zainstaluj ulepszenie. Chcesz jechać po lince? Wjechać po lince, o kurde, no to może być spoko w sumie. Bardzo przydatna umiejętność. Ten film da radę. Co ty na to? Nie no, kozaczek, prawie jak... Nie wiem, jak Transformers, taki odpicowany. Teraz da się tam wejść. No i kozaczek. To rozumiem. Dobra, teraz tak. Okej. Okay. Faktycznie, wjeżdża na górę. Lol. Śmieszne. Okej, okay. Zrobimy przeciążenie, zobaczmy co, to, co nam to da. Co nam to daje? Aha, dobra. Już czaję, co mam zrobić. Dobra robota, Bibi. Okej. Dobra, już szybciutko mamy ogarnięte tutaj. Teraz pyk i pyk na chillku. Pyk, pyk, pyk. Ła, kurde. No dawajcie, pajace, kurde, ja wam pokażę. Nie mogę już walczyć. A czymś się wyślizguje. Brać go. Myślałem, że tak będzie. No i leżycie, kurde, skończyło się. Już mnie wnerwiacie wszyscy, naprawdę, no nie. Kurde, jesteście tacy pobugowani, że to po prostu szok. Nie mogę skorzystać z tej windy. No to trudno. To trudno, po prostu. Kurde, i teraz mam dwie opcje. Mógłbym jechać tutaj linką, tylko nie wiem za bardzo, gdzie mnie to zaprowadzi, tak szczerze. Dobra, jazda. No warto sprawdzić, wiecie, no nie? O, w mordę. Aha, to mnie zaprowadzi na start, po prostu. A to nie chcę, to wracamy. Nie skorzystam z tego transportu. Następnym razem. Dobra. Mogliby w sumie nam dać do walki jakiegoś inkwizytora na przykład. To by było w sumie ciekawe. Dawno nie było żadnego... O, pff. Gin, ścierwo Jedi. Ty tchórzu.
Wow. Wow. Jak lepiej. Nie wygrasz. Uszatkuję cię. Jaki narwany, Bibi, help. Odwlekasz tylko swoją śmierć. Dobra. Kurde, się bałem, że nie pokona bez kitu. Okej, to nam otwiera bramy. Tylko czekajcie. Kurde, znowu mam dwie ścieżki, którymi mogę się udać. Nie wiem, którą podążać, bo chciałbym... Nie chciałbym czegokolwiek przegapić. Znaczy wiecie, niczego, co by było w miarę ważne. Może tak. Kurde, tam jest ten mech, z którym wcześniej walczyliśmy. No tego nie sięgnę, no. Czy ty żyjesz? Nie, ty nie żyjesz, dobra. No i mamy dwie ścieżki i teraz którą mamy iść? Dobra, ta ścieżka prowadzi na górę, a ta z kolei prowadzi mnie tam. No ja tam generalnie chyba nie chcę się udać, kurde. Tak, dokładnie. Okej, to sobie tylko przeszukamy. Co to? Odsunąć się! Ognia! Ty postoczył pojedynek ze strażnikiem. To nie tylko kto wygrał, bo w sumie jeden i drugi był nieżywy. Także no nie wiem, to musiał być ciekawy pojedynek na pewno. Okej, tutaj jeszcze mamy coś. Ktoś zostawił narzędzia w pośpiechu. Chciał znaleźć relikty, ale nie dbał o pogrzebaną tu historię. No nie każdy szanuje takie rzeczy. O, w mordę ty. Dosłownie w mordę, kappa. Jaka... On wygląda jak Snoke, no nie? Nie wiem, czy kojarzycie, Snoke to... Taka jedna dość ważna osoba w ostatnich częściach Star Wars. Tak, od razu mi się skojarza pierwsza myśl, nie, jak to zobaczyłem, że Snoke. Tego co widzę, to tutaj nie ma żadnej drogi. Ale tu jest. Tutaj coś leży. Moi ludzie podwoją wysiłki. Wejdziemy do środka, oficerze Crane. No tak. Czy ja tam dolecę? Kurde, nie wiem, nie mam pewności. Okej. Nie dolecę, ale nie wiedziałem, że ten mech jest interaktywny, że mogę się po nim wspinać. No jak widać mogę, także kozaczek. O, jest miejsce do medytacji, to też super. To jest w takim razie kolejny checkpoint. A checkpointów nigdy za wiele, żebym kurde właśnie przy kolejnych bugach mógł się odrodzić tutaj, a nie gdzieś dwie godziny stąd. W sensie dwie godziny gameplayu, że tak powiem. Dwie godziny gameplayu stąd. Okej, okay, teraz musimy się udać na dół cały czas i musimy pójść windą, która się znajduje za nami. Ale wiadomo, najpierw lecimy w exploring, tutaj niczego nie ma, tego co widzę, takiego co by mnie zainteresowało.
Chociaż kurde, ta rolka. Niby zablokowany jest, ale ja wiem, wydaje mi się, że byłbym w stanie tam wlecieć. Ale wiecie co? Olać to, no nie bugujmy grę już, bo naprawdę tyle, ile miałem w tych ostatnich dwóch odcinkach, czyli ten i poprzedni, miałem tyle bugów, że to po prostu, no to jest dramat, kurka, cytując tutaj pewną osobę. Siostra. Siemanko. A tak, znam twoje imię. No to gites. A co najważniejsze, wiem o Kordowie. Powiedz mi, gdzie ukrył ten holokron? Wspaniale. Nie, no byku, nie masz szans, jakie mam dwa miecze. Znaczy, jeden podwójny. Nie uciekaj! Ale chyba też się liczy. Jestem lepszą wojowniczką. No chyba w snach. Kurde, ała, nic nie widzę przez tą kamerkę. O, w mordę, dobra. Czy ona się leczy? Nie, to nie jest jej HP, tylko jej ilość jakiego... ilość jej bloku, no nie? Ile jeszcze dysponuje blokiem. Jakby kondycję, może coś takiego bardziej. Ła, ale mi wywaliła teraz. Kurde, tego nie mogę blokować, tego też nie, cholera jasna. Próbuję zablokować ciosy, które się nie da blokować. Aha, ja chyba żadnego ciosu nie mogę blokować, mam wrażenie. Nie no, kurde. Nie możesz mnie złapać? Nie muszę cię łapać. Czekam. Okej, może i muszę. Ale jasna. Nie uciekaj. Nie, no ja pierdzielę. Kurde, w tej grze jest tak ciężko cokolwiek zablokować, w sensie jakby... Tu chyba mam wrażenie, że nie chodzi o tyle o timing, co... No nie wiem, a co w sumie, nie mam pojęcia szczerze. Ale wielokrotnie naciskałem blok w momencie, w którym trzeba było to nacisnąć. Mówię tutaj o tych atakach, które da się zablokować. Żeby nie było, że chciałem zablokować te ataki, które się nie da zablokować, czyli te, w których postać się świeci na czerwono. Próbowałem wielokrotnie zablokować te ataki, które da się zblokować, bezskutecznie, także no... Nie wiem, i dość długo się ładuje, także pewnie mnie odrodzi gdzieś w pizdu daleko. A, no dobra, nie jest tak daleko w sumie. Także no, kurczę, ciężko będzie, ciężko. Siema, siorka. Kurde, świeci się na dwa kolory i nie ogarniam teraz, co się dzieje. No i znowu próbuję. Jestem lepszą wojowniczką. Dupa, jesteś tam, a nie wojowniczką. Mój koniec jest coraz bliższy. Ładnie, ale następnego nie unikniesz. Nie. Nędzny pokaz umiejętności. Thank you.
Nie, cholera jasna. Nie mogę tego zablokować, bo już animacja poszła. Ła. Ej, BD? Ładnie, ale następnego nie unikniesz. To nic takiego. Kurde, no zwariowałaś, kobieto. No w mordę. Jak mi drewa waliła, no nie. Mhm, okej. Uuu, BD kozaczek! A ja cię teraz szanuję, no nie? Ja pierdzielę. Wolniej niż ostatnia uczennica Sir, lecz jednak. Sporo o nich wiesz. Nic ci nie mówiła? Sir nie umie dotrzymać tajemnicy. Tak dobrze ją znasz, co? Była słaba. Pękła na torturach Imperium. Zdradziła kryjówkę jej naiwnej padawanki. Nie odnaleźliby mnie. Zdejmij maskę. Gdyby nie jej słabość. Zdradziła mnie. To jest ta padawanka? Jesteś Trilla. Właśnie tak. O, ja pierdzielę ty. Nie dam ci się zmanipulować. Ej, mam gęsią skórkę aż, no nie. Mogąc uratować swoją padawankę lub własną skórę, wybrała samą siebie. Ciebie też sprzeda. Tak mi się wydaje, że to jest ta padawanka, no nie? To jest... Trudno. Poradzę sobie sam. Stać cię na takie ryzyko? Twoja mistrzyni ma w sobie wielki mrok. Wyraz jej twarzy, gdy ujrzała, co mi zrobili. Czym się stało? Tak, to jest ta padawanka. Zmieniła się. Pokazała prawdziwą naturę. Naturę ciemnej strony. Sir odcięła się od mocy. Tak? Ciekawe, kiedy znów się złamie i cię zdradzi. Kogoś takiego chcesz mieć obok, gdy znajdziesz holokron? Co by powiedział Jaro Topol? Nie masz prawa o nim wspominać! Ciekawe. Co by powiedział, widząc swego padawana, kryjącego się w cieniu ze zdrajczynią, zapewniającego jej armię całkowicie bezbronnych uczniów? Nie pozwolę ich tknąć. Też tak kiedyś myślałam. No, mnie zamurowało, no nie. Normalnie mam... No nie pokażę, bo mam bluzę, ale... Mam taką gęsią skórę, że... Ja pierdykam. Byłem pewny, że ta padawanka zginęła, tak jak mówiła ta... Ta dziewczyna, której imienia zapomniałem. Ale kurde, to, że ona żyje i to, że ona jest teraz... po ciemnej stronie mocy, no nie, to po prostu... O Jezu, to jest mega klimatyczne, nie? Gdzie my jesteśmy teraz? Dzięki za pomoc, BD. Ocaliłeś mnie. I a tam daleko. Do grobowca. Zaraz tam ocaliłeś. Dałbym sobie radę. Którędy teraz? Tak w sumie. No jest znowu ta twarz. Nie trzeba na dół? A, tu jest przejście, dobra. No bo jest ta... To jest twarz chyba, no nie? Tak, to jest twarz, ale to jest jakaś inna twarz teraz. I się powtarzają, z tego co widzę. To ciekawe. Ciekawe miejsce, w ogóle bardzo ładne. Na pewno ma to jakieś swoje tajemnice, które uda nam się rozwiązać, może nie wiem w sumie. Chętnie bym poznał trochę historii o tym miejscu, no ale to już jakby nie ode mnie zależy. Ale mam nadzieję, że czegoś się dowiemy. Ale tak czy siak, dowiemy się to dopiero w następnym odcinku. Myślę, że ten odcinek był... Ja pierdziel, był taki mocarny, no nie? Ta historia tej padawanki to...
No, po prostu ryjebanie i to tak ostro. Przynajmniej mi zryła nieźle, nie wiem jak wam, ale myślę, że wam również. No, będzie o czym myśleć na pewno po tym odcinku. Kurde, normalnie. Ajajaj, lubię takie klimaciki w gierkach. Dobra, uciekam, nie przedłużając. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zachęcam do łapkowania, subowania, wbijania na Twitch, tak, z TV spodobu na końcu. Link oczywiście w opisie. A ja się zbieram. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć, cześć.